Środa, 14 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju jest pewnego rodzaju streszczeniem historii Józefa, końcówki tej historii, kiedy bracia przybywają do Egiptu i tak naprawdę Józef ich rozpoznaje, oni go jeszcze nie rozpoznają, ale widząc, jakie są trudności z tym władcą, z tym zarządcą Egiptu, zaczynają mieć wyrzuty sumienia, że to pewno za swojego brata, za to, że po prostu, że go sprzedali do Egiptu. I piękne jest to, że oni żałują za swój czyn nie dlatego, że zobaczyli Józefa, nie dlatego, że się wystraszyli, ale dlatego, że ich jakoś sumienie ruszyło, że życiem nieraz się nie układa, no bo po prostu żeśmy pewne rzeczy zawalili. I najpiękniejsze w tej historii jest właśnie to, że Pan Bóg potrafi na krzywych ludzkich liniach pisać swoją piękną historię. Gdyby nie ta sprzedaż Józefa do Egiptu, gdyby nie Bóg, który potrafi ze złej historii wyprowadzić dobro, no byłoby dużo ludzkiej krzywdy. Natomiast piękne jest też to, że człowiek się potrafi przyznać do błędu, do grzechu. I chyba nie jest to najgorsze, że ludzie grzeszą. Nie jest to najgorsze, że popełniamy błędy, bo to jest w jakimś sensie normalne. Chyba najgorsze jest to, jak człowiek po prostu się wypiera, jak udaje, że nie ma nic złego, że przecież to nie jest jego wina, czy nie daj Boże zrzuca winy na innych. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, natomiast przepiękną cechą człowieka jest, gdy do tych błędów umie się przyznać i za nie żałować. Psalmista trochę mówi o tym, że Pan Bóg udaremnia zamiary narodów i wniwecz obraca zamysły ludów, natomiast zamiary Pana trwają na wieki. Zamiar, eca, plan, pomysł na życie, nieraz nawet filozofia życia, styl życia. To wszystko, człowiek może mieć jakieś plany, człowiek może coś kombinować, człowiek może przedsięwziąć coś, ale tak naprawdę Pan Bóg to łamie, Pan Bóg to niweczy w tym sensie, że no, co człowiek uradzi, jak czytamy w innym psalmie, do skutku nie doprowadzi, nie wszystko, co planujemy, się spełni, bo naprawdę nie wszystko od nas zależy. Nie jesteśmy panami tego świata, nie nad wszystkim panujemy, nie wszystko zależy od nas, choćbyśmy co chcieli, to jednak ciągle powinniśmy mieć w głowie to, co mówi autor listu świętego Jakuba, że jak Bóg pozwoli, to zrobimy tak i tak, jak Bóg pozwoli, to zrobimy tak i tak, bo nie wszystko od nas zależy. Natomiast zamiar Pana, wola Pana, filozofia życia Pana Boga, ona trwa na wieki. Dlatego warto ją odkrywać. Warto po prostu wsłuchiwać się to, co Pan Bóg chce, bo jeżeli będziemy naprawdę wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg chce i spełniać to też w swoim życiu, to jakoś tak namacalnie będziemy wchodzili w strefę tych planów i tych rzeczy, które nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć. Wtedy będziemy spokojni, bo pełniąc wolę Bożą, będziemy wiedzieli, że nikt nie jest mocniejszy od Pana Boga, żeby tę wolę Bożą usunąć, żeby te plany usunąć. Warto w życiu mniej myśleć o swoich planach, a bardziej pytać się, jakie Bóg ma plany wobec nas. Ewangelia Mateusza jest fragmentem Ewangelii, która opowiada o rozesłaniu apostołów i ciekawe, że Jezus mówi do nich, do tych 12 apostołów, mówi: nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan. Ktoś by powiedział, no czemu on jest taki ograniczony, czemu on nie myśli o powszechności misji? Myśli i to powie w tej samej Ewangelii: idźcie na cały świat, ale w tym momencie jeszcze tam nie idźcie. W tym momencie jeszcze do nich nie idźcie. Kiedy dał im władzę nad duchami nieczystymi, to mogli wypędzać te złe duchy, bo mieli taką władzę. Tak samo dzisiaj w Kościele są ludzie, którzy idą na cały świat, ale są tacy, co się zamykają w klasztorach zamkniętych. Są tacy, którzy uzdrawiają, a są tacy, którzy po prostu są życzliwi, uśmiechnięci. Tak naprawdę każdy z nas ma charyzmat taki, jaki nam dał Bóg. Nie jesteśmy nic w stanie zrobić bez Pana Boga i wymyślić sobie darów, bo On te dary daje. Jakby taka miłość i rozum nam mówi, żebyśmy nie wymagali od wszystkich wszystkiego, ale cieszyli się, że Pan Bóg działa w życiu każdego z nas i każdy z nas głosi, działa, robi albo nie robi cuda na miarę tego, co mu Pan Bóg dał. Nie wymagajmy wszystkiego od wszystkich, natomiast wymagajmy od siebie i głośmy tę prawdę, że warto słuchać się, co w tym momencie, co na tym etapie, co dla danego człowieka przewiduje sam Bóg. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.